włączone urządzenie. I przygotujemy specjalnie ziemniaka do tego, żeby z niego wyciągnąć promień. Przekroimy do tego dwóch. No, panade, taki malutki scyzoryczek, ale daje sobie radę z ziemniakiem. Ziemniak już jest przekrojony, prawie już jest przekrojony na dół. I zaraz zobaczymy, czy ziemniak to jest prąd. Jeszcze nam się wiem, co rozrywa ziemniaka. Czy ma może, czy ktoś jest z pięci, ma może w sobie scyzoryk? Zawsze mam, dzisiaj nie mam. Jak widzicie, przekroić ziemniaka nie jest tak łatwo. Szczególnie jak ma tyle tytułki scyzoryk. Ale już się ziemniak lupał na pół. I zaraz będziemy sprawdzać, czy ziemniak tu jest prąd. Tu mam specjalne dwie takie flaszki. Jedna jest miedziana, druga jest tynkową flaszką. Najpierw sprawdzimy, czy w całym ziemniaku jest chociaż odrobina prądu. Patrzymy na urządzenie, patrzymy na wskaźnik. No i co nam pokazuje? Patrzcie się, mamy 0,19, tak? Prawie 20, 0,2 V. Samo ziemniaku. Czyli ziemniaku jest prąd. Zobaczymy teraz, czy wyciągniemy troszkę więcej prądu z naszego ziemniaka. Zbijamy specjalne dwie blaszki. Jedną z jednej strony. Drugą z drugiej. Włączymy sobie uchwyty do naszego ziemniaka. No, sprawdzimy teraz. Mamy prąd? Mniejszy prąd. Jest znak jest większy. Zobaczymy sobie głębiej. Czyli ziemniak nasz produkuje nam 0,5 V. A to był jakiś podłączysko ziemniaków tak po kolei. Ja myślę, że zapaliłby nam żaróweczkę jakoś. Czyli moi kochani, okazuje się, że ziemniak jest trochę prądu. Jakby tych ziemniaków jest bardzo dużo, to może by zamek wydało się uruchomić jak pomocą, ale czy to opłacalne? Chyba nie jest to, nic tego nie robi na sobą szkadę.